Siemano, witam serdecznie. Stoję w korku i pomyślałem, że sobie nagram. A co nagram? Nagram, moi drodzy, filmik informacyjny. Bo tak wszyscy mówią, że cisza na temat zlotu, że czy się odbędzie, czy się nie odbędzie. Oczywiście, moi drodzy, kartoświry 2019 się odbędą. Odbędą się w dniach 12-14 października, właściwie od 12 do 14 października. I wygląda to w ten sposób, moi drodzy, że mamy jeszcze bodajże 4 miejsca noclegowe. 4 albo 3, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie, jeśli by ktoś chciał w tych dniach spędzić z nami trochę czasu, zapoznać się, powymieniać się, to serdecznie zapraszam. Albo w piątek, albo w sobotę. No w niedzielę już raczej nie, bo będziemy się zbierać. Więc albo w piątek, albo w sobotę serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś chce wpaść bez noclegu, to też jak najbardziej jest taka możliwość, tylko wcześniej trzeba mnie poinformować o tym, ponieważ jest to impreza zamknięta i ludzie z ulicy, tak zwani, nie będą wpuszczani, tylko i wyłącznie na imię i nazwisko. Więc jeżeli ktoś by chciał wpaść na kilka godzin bez noclegu, czy to w piątek, imprezę zaczynamy od godziny 15, ale pewnie nie, zanim się wszyscy zjadą, to będzie wieczór. Kruszyna i Mateusz będą już w czwartek, więc fajnie. Meczyk sobie zobaczymy, myślę, w hotelu, bo chyba biletów się nie uda załatwić. Więc zapraszam wszystkich, którzy by chcieli sobie zobaczyć, powymieniać się, zobaczyć, pograć w FIFA, a nie chcą noclegu, to zapraszam w sobotę, bo w piątek to będzie raczej taki wieczorek zapoznawczy z wszystkimi wystawcami. Więc w sobotę możecie wpadać, kto chce, ale tak jak mówię, informacje do mnie albo na maila konkurs doktora, albo na Facebooku, dam w opisie dane, albo na grupę. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś by chciał na noc, to jest też taka możliwość, są chyba dwa ostatnie pokoje, zostały wolne, dwuosobowe. No i co, moi drodzy, w temacie zlotu, oczywiście będzie firma Cardzone, będzie także firma Cardzone, no, zakręciłem się, bo coś tu przede mną machał, z najnowszą FIFA, także będzie też możliwość oczywiście zrobienia zakupów. Będziemy robić także breaki, więc jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w breakach, to także będzie taka możliwość, myślę, już od piątku dla ludzi z zewnątrz, od soboty. Będziemy robić turnieje, będzie turniej na pewno w FIFA jak co roku. Będzie możliwość zagrania w piłę na hali, która znajduje się obok hotelu. Będzie także, będą konkursy robione przez Cardzone i Krzysia chyba, Krizenmati. Polska Liga, będziemy sobie grać taki turniej karciany. Będą wymiany, będą prezentacje megaśnych, naprawdę największych kolekcji w Polsce. Będą tak zwane Jakubiny, czyli Marek i Kasper z mega, naprawdę, no nie znam ludzi, którzy mają większą kolekcję kart niż oni. Będzie Łukasz musiał, co prawda, na kilka godzin, ale będzie w sobotę. Także jeden z największych topowych kolekcjonerów kart. No i będzie wielu innych, nie tylko youtuberów karcianych, ale także po prostu kolekcjonerów, których także nie znam osobiście i mam nadzieję, że uda się poznać. Będziemy nagrywać filmiki, unboxingi. Będziemy się na pewno świetnie bawić. Także zlot, moi drodzy, odbywa się w dniach 12-14. Są dwa pokoje jeszcze wolne. Cennik, wszystko mogę podać na priwa. Jeżeli ktoś by chciał bez noclegu, to po wcześniejszej informacji oczywiście jest taka możliwość, żeby wpaść na kilka godzin. No i co? Czekam na was, moi drodzy, bo to już niebawem, za 10 dni. Ja teraz jestem naprawdę zalatany strasznie z targami. Teraz jadę na targi wieczorem się wystawić za Częstochowy. Jutro się targuję w Częstochowie. No i jadę później nad morze do Dźwiżyna na targ, na kolejne targi. I wracam w niedzielę w nocy. W międzyczasie jeszcze troszeczkę pohandlujemy.
No i tak się to kręci, a w przyszłym tygodniu, moi drodzy, już w weekend, w czwartek już właściwie, Kruszynka z Mateuszem przyjeżdżają, więc będziemy się, moi drodzy, bawić i to ostro, nie? Tak. Dobra. To tyle, myślę, w temacie. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy. No i jak coś, to zapraszam do kontaktu. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć!